Ale mamy pierwszą legendę ze stage'a. Bardzo mnie to cieszy, nie będę kłamał. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Jurassic Park The Game, czy Jurassic World The Game. Pod ostatnim odcinkiem takie oto wyniki zostawiliście i powiem wam, prawie 5000 łapek pod taką grą. Grą, która tak naprawdę nie istniała na YouTubie, poza jednym zagranicznym YouTuberem, który ją nagrywał i tam zobaczyłem tą grę i pomyślałem, że może wam by się spodobała. To jest naprawdę istny kosmos i dzięki wam wszystkim za to, co robicie pod tą serią, bo to my ją stworzyliśmy i my w niej bardzo dobrze się bawimy. Zresztą pod ostatnim, przedostatnim odcinkiem, tam też ponad 3000 łapek, kiedy walczyłem z bossem, jestem w szoku. Więc dzisiaj, jak widzicie, mamy już 20 poziom. Bardzo, bardzo fajnie. Będziemy mieli trzy nawet chyba nowe stage'e. I w 19 stage'u jest nowa legenda do wygrania. Znaczy nowa, no legenda do wygrania. Dzięki temu będziemy mogli zrobić naszego Tyrannosaurusa Rexa na 20 poziom. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to zrobić. Do tego jest kilka eventów. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić, ale jest naprawdę fajnie. Dzięki wam wszystkim. Myślę, że za to, jeżeli uda nam się oczywiście tą legendę zdobyć, no ale te tak 3500 łapek, będę bardzo wdzięczny. A my zaczynajmy. Widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, że ty chcesz go częściej widywać. To wcześniej przecież subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź. Do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. Dobra, ci, którzy wiedzą, nawet widać to za mną, że jestem... Była przeprowadzka ostatnio i nie nagrywałem Jurassic World prawie tydzień, albo nawet ponad tydzień. Dużo się zmieniło. Na przykład dostałem nowego tutaj dinozaura takiego, który jest... takim innym. Jest super rerem, ale jest naprawdę mega mocny i mogę już w końcu grać nimi gry. Do tego dzisiaj dopiero to zauważyłem, że nasze daily objectives, które zazwyczaj zajmowały mi jakieś 10 minut, teraz są zwiększone. Mam nadzieję, że te nagrody tutaj też będą lepsze dzięki temu, że ja więcej będę musiał robić. A tutaj też mamy większe nagrody. Że ja będę musiał więcej robić właśnie dzięki temu. Questów dużo zostało zrobionych. To wbiłem na 5 już poziom. I używam tego bardzo dużo. Daję praktycznie na maksa. Ponieważ golda mam znacznie więcej niż jedzenia. A jedzenia idzie dużo, kiedy ulepszamy dinozaury. Co tutaj więcej mogę wam pokazać? No nie za bardzo chyba już tutaj się działo. Aha, wiem co jeszcze się działo. Tutaj odblokowałem na 20 poziomie coś, że mogę wymieniać na przykład rzeczy jakieś, które mam. Na przykład 2000 tutaj baksów na jednego superera. To kompletnie się nie opłaca, ale na przykład 150 DNA na 53000 jedzenia. To mogłoby się opłacać, ale raczej się nie opłaca. Jeden taki park na 23000 golda. No też nie wiem, czy to się opłaca. Tutaj jest tylko dla VIP-ów, więc to nie dla mnie, ale to już się na przykład opłaca. Myślę, że może. Jedna taka karta na 170 tysięcy też mogłoby się opłacać. Jedna taka karta na 146 tysięcy golda. Ile to kosztuje w goldzie? To nie... A to kosztuje ile? Ale tego mogę tylko postawić. Aha, bo ja tego jeszcze nie mam odblokowanego, więc nie wiem, ile to tak naprawdę kosztuje. Dobra, więc nie będę tego sprzedawał na razie. Ale no jak widzicie, mamy taki park. No i poza tym... A, tutaj mam jeszcze jedną nowego dinozaura, którego dostałem. To jest właśnie wodny. I jest to ta oto ryba. To jest fajne w sumie, ponieważ ta ryba była też spoko, ale była... Ma bardzo dużo życia, ale mało ataku. Tamta ma trochę mniej życia, ale więcej ataku, więc czasami się opłaca ich używać. Więc co dzisiaj? Mamy dużo eventów. Aż trzy. Znaczy w sumie dwa. Tutaj mamy taki event jak z tym walka z bossem, że możemy tego wygrać, jeżeli będziemy w top tam 5, czy tam top 1% ludzi na świecie. To na razie nie dla mnie oczywiście. Mamy do wygrania też takie coś. Tutaj bardzo fajna paczka i tutaj też bardzo fajna paczka. Chciałbym tego Velociraptora bardzo, ale to oczywiście troszeczkę zajmie. Ja postaram się to zrobić i pokazuję wam tylko tą ostatnią walkę, ponieważ dzisiaj najważniejsze będzie właśnie to, czyli Battle Stage. Na 18 dostaniemy takiego, całkiem spoko, ale na 19 dostaniemy już legendę, czyli Tyrannosaurusa Rexa. To dzisiaj będę próbował zrobić. O, tego też mamy, tego to będzie bardzo fajny drop. A na 22 stage'u kolejna legenda, więc naprawdę zapowiada się fajna zabawa. Dzisiaj spróbujemy najbardziej zrobić właśnie te dwie walki. Tylko jak widzicie, tutaj ci przeciwnicy są już naprawdę mega, mega mocni. Na szczęście moja legenda troszeczkę mi tutaj pomoże, ponieważ ona jest dobra na tych tutaj panów. Oczywiście on będzie pewnie zmieniał swoje dinozaury, ale tak czy siak nie będzie tutaj najgorzej. Do tego, co ja tutaj powinienem dać, żeby było dobrze? Myślę, że mógłbym dać oczywiście jednego tutaj dinozaura takiego roślinożernego, ponieważ on jest dobry na latające i normalny na roślinożerce. I do tego wodnego? Nie. Dwa roślinożerne będzie tutaj trzeba dać, ponieważ roślinożerce są dobre na... Okej, na... Albo jakiegoś może... Nie, dobra, dajemy tak. Idziemy w taki sposób. No i mam nadzieję, że uda nam się tego stage'a dość łatwo przejść. Zobaczcie, jak epicko ten nasz przeciwnik wygląda. W ogóle ja mam na tego, jakiegoś mam tam dinozaura na 40 poziomie. Pokażę wam, jak wygląda prze
Fajnie. Dobra, my zachowujemy punkt, chociaż mógłbym go uderzyć tak naprawdę w tym momencie, ponieważ on teraz zmieni dinozaura. Nie, nie zmieni. Dwa ataku, no dobra. To nie miało większego sensu z jego strony, więc ja teraz robię tak. Dwa ataku, dwa ataku musiałem i jedną tarczę sobie dam, wiecie co? Ponieważ nie chciałbym, żeby ten tyranozaurus mi zginął, ale nasz główny przeciwnik, najmocniejszy dinozaur jest już pokonany. Teraz wystarczy, że jednym hitkiem będę sobie tego strzelę, tamtego strzelę, no i jest, będzie udane. Tutaj on nic nie dał, miał dwa, ale ja mogę dać trzy ataku, pewnie dwie tarcze dał, tak? Nie, jedną tarczę dał i jedną zachował, okej, czyli musimy o tym pamiętać. Kolejny przeciwnik pokonany, no tyranozaurus jest fajowy w tym momencie. Tego też tego na hitka już nie ściągnę, ale nawet jak tyranozaurus zginie, nie za dużo się stanie. Trzy ataku, tak, powinien chyba zginąć. Dokładnie, ale teraz my mamy efektywne na właśnie latające, więc też nie będzie żadnego problemu. Lecimy już ze wszystkim, bo to już ostatnia walka, ostatni dinozaur do pokonania, no i mamy to. Ten stage poszedł łatwiej niż myślałem, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieliśmy tego Tyrannosaurusa Rexa. No i teraz będzie stage, w którym będziemy właśnie o niego walczyli i pewnie z nim walczyli. Ja zawsze jak nagrywam dla was, to przyspieszam te, żeby nie czekać, no bo wiadomo, Tyrannosaurus godzinę chyba się odnawia. O, ale mamy questa zrobiliśmy i będziemy mieli 21 poziom? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Nie, nie mamy, chyba. Ale bardzo niedużo brakuje. Odblokowaliśmy tego, oczywiście go sobie później wyklujemy, bo czemu by nie? Tutaj nowy quest. Jaki nowy quest mamy? Zobaczmy, szybciutko. Move an amber pedestal besides a triple crown hotel. Okej, gdzie jest ten? Aha, tutaj jest to, więc musimy wziąć jakiegoś amber pedestala i przesunąć go obok tego naszego hotelu, którego wystawiliśmy, i to będzie quest. Tak jest, do pięknie. I ile kasy za to dostałem? Za takie coś łatwego. No i to już będzie 21 poziom. Tak jest, 21 poziom, bardzo fajnie, nowa ekspansja dostępna i nowy battle stage z jakimś takim krokodylem. Gejzer za 3 aż. Okej, to jest fajne, to mi się bardzo podoba, więc tego na pewno sobie troszeczkę kupię. Do tego paczka 11 tysięcy golda, 20, znaczy jedzenia, czyli tyle samo jedzenia i tutaj i jeden common, znaczy common. No nie za fajnie, mogło być lepiej. Tutaj też mamy paczuszkę, więc otwórzmy sobie ją, tą darmową paczuszkę po prostu. 10 tego, 60 tego, 22 tysiące tego i 10 tego. Okej, czyli będziemy mieli troszeczkę baksów na przyspieszenie naszego tyranozaurusa. I teraz tak, mamy też wyklute nowe dinozaury, powinniśmy mieć. No nie mamy jeszcze, ale wyklujemy je teraz po to, żeby móc wsadzić kolejnego. Bo teraz w darmowych misjach musimy aż 3 wykluć, zazwyczaj było 2, więc było łatwo. Dlatego zbieram te komony, nie wykluwam ich poza odcinkami, ponieważ one się szybko wykluwają, więc możemy... Ej, nie miałem jeszcze takiego? Co? Więc możemy to dość łatwo robić. Gdzie tutaj mam market jakiegoś komona, na przykład tego sobie wyklujmy. 8, zapłaćmy, na odcinkach nie ma co czekać na to wszystko. No i mamy wyklute 3 nowe dinozaury, więc tego questa powinniśmy zrobić. Tak? Czemu się nie ten... A, bo teraz już nie trzeba wykluwać. Dobra, nieważne. XD. Przechodźmy do czego? Tutaj też coś zrobiłem. Przechodźmy do battle. I to battle stage najważniejszy z Tyrannosaurusem Rexem. I tutaj musimy tylko i wyłącznie jego pokonać. Ale na 30 poziomie on jest aż. Oh, shit. Jest mega mocny. Musimy go pokonać, ale musimy wykorzystać do tego. Może masz 3 dinozaury prawdopodobnie. Na pewno wykorzystamy tego. Chyba. Powinniśmy. On jest wodny, to powinien dobrze działać. I niestety nie możemy też wykorzystać tych, wiecie czych, nie? Kurde, no to będzie naprawdę mega trudna gra. Wątpię, że mi się to uda wygrać. Spróbujmy. Albo wiecie co, dam na początku 2 słabe, żeby zbierać te punkty i potem wywalę mu z 8 ataku. Taki będzie plan. Pamiętacie, jak mówiłem, że Tyrannosaurus słabo wygląda całkiem jak na legendarną kartę? No, myślę, że ten widok tutaj jednak... pozwoli wam pomyśleć, że wygląda całkiem przyzwoicie. Zachowajmy te punkty. Chciałbym mieć gotowe 8 punktów, aż wyjdę Tyrannosaurusem Rexem i z 8 punktami powinienem go zniszczyć. Ten tutaj 2 ataku, kompletnie bez sensu, ponieważ jednym atakiem chyba by nas zabił. Tak mi się wydaje. Tutaj co, znowu zbieramy punkty? Powinniśmy chyba, znowu zachowam punkty, bo ten znowu pewnie sieknie za 2 punkty, nie? Czy nie? Bo nic nie zrobił. To teraz tak, zachowuję 4. I go atak. Może coś tam go No tak, jeden raz go uszkrobiemy, więc całkiem spoko. Będzie tylko 1000 życia. No powinno to wyjść. Jeżeli to nie wyjdzie, to będę miał mały problem. 4 ataku, proszę. 3 ataku, więc będzie miał tylko jedną tarczę. Więc to jest gra wygrana. Dobrze pomyślałem z tym ustawieniem dinozaurów. Opłaciło się to. Teraz dzięki temu mamy aż 7 ataków. Jeżeli nie dał żadnej tarczy, to aż 7 ataków wejdzie i zadamy znacznie ponad 1000 obrażeń, tak mi się wydaje. No i zobacz. Warto było, 30 poziom,
Odblokowaliśmy legendę. Kolejną legendę, raczej, no kolejną kartę legendarną, no nie oszukujmy się. A bardzo mnie to cieszy. To zobaczcie, no... Będziemy mieli Tyranozaurusa na 20 poziomie. Za kilka dni dopiero, bo on się wykluwa 3 dni. No i też mega dużo niestety to będzie kosztowało nas, ale mamy pierwszą legendę ze stage'a. Bardzo mnie to cieszy, nie będę kłamał. Bardzo mnie to cieszy. Na 40 poziomie ma 1600 życia. No to tak nawet przyzwoicie bym powiedział. Ty, który mamy? Na którym była ta następna legenda? Na którym stage'u? Na 22, no czyli dzisiaj tego niestety nie zrobimy. A tutaj jakie są, tutaj na 6 levelu też ma Tyranozaurusa. Ale dobra, wiecie co, nie będę już wydawał tych moich baksów na te rzeczy. Chociaż i tak będę musiał, ponieważ chciałem zrobić dla was te, tutaj te paczuszki, żeby jeszcze pootwierać, więc spróbujemy to zrobić. Na szczęście tutaj on nie ma, jak widzicie, za dobrych dinozaurów, więc będę mógł to zrobić, nie używając jakoś mega dużo bugsów. Przydałby mi się tutaj wodny Pokémon, znaczy wodny dinozaur, to weźmiemy tego na przykład. Może bym go sobie ulepszył? Nie, nie ma chyba sensu. Wodny, potem jest wodny, czyli coś latającego by się przydało. Czy ja będę brał tego Aerotitana? Nie, wiecie co, wezmę sobie Alankłę. I na koniec roślinny, czyli weźmiemy tego. I myślę, że będzie bardzo fajna gra. Powiem wam, ten Postosuchus jest bardzo fajny, fajnie wyglądającym dinozaurem. Taki troszeczkę większy ten, większy krokodyl, nie? Ten zaatakował raz, miał tylko jeden punkt. Więc nie opłaca... O kurde, czy opłaca? Nie opłaca mi się zmienić teraz niestety. 175. Akurat wyszło tak, że uda nam się go zabić dwoma atakami. Bardzo dobrze, bałem się, że już będę musiał trzech zużyć. Ale udało się dwoma, więc ten żyje jeszcze. I ten teraz będzie musiał wydać swoje punkty, żeby go zabić, więc powinno wyjść całkiem przyzwoicie. To wydał wszystkie punkty, tak? Dwa. Na to, żeby mi go zabić. No nie musiał tego robić, nie musiał. Teraz ja mam jeszcze super efektywnego, więc ja teraz też wydam tylko i wyłącznie dwa. I dwa sobie zachowam. I powinno być bardzo łatwiutko. No widzicie, te gry faktycznie nie są już takie trudne. Pamiętam na początku, te punkty to dla mnie była czarna magia, bo jak czasem nie popatrzycie, jak on zrobił i nie pomyślicie, co on mógł dać, a czego nie mógł dać. Dwa ataku, miał trzy punkty, więc jeden zachował. Okej, no to powinienem to, znaczy no już to wygrałem w sumie na pewno. Lecimy wszystko w atak i nawet jak dał jedną tarczę, a dał, to bez problemu go w tym momencie zabiliśmy. No i jest pierwsza z tych gier wygrana. Dobra, tutaj takie oto weźmiemy sobie ten. I Triceratopsa mam jednak na 31 levelu, ale mogę go już levelować oczywiście do 40, tylko nie będę go zbytnio raczej używał. Ale naprawdę zobaczycie, jak mega wygląda. Już tutaj widać, że jest mega, mega fajny. Więc powinien taki tutaj skład sobie spokojnie poradzić. Dobra, macie naszego Triceratopsa. Wygląda epicko. Co ja zrobiłem? Nie wiem, czemu pomyślałem, że roślinny będzie dobry na mięso żernego. To na odwrót. Czy ja teraz zginę? Nie, nie zginę. Okej, ja będę teraz 3 punkty, więc sobie zmienię go, ale no... Ajajaj, nie wyszło to po mojej myśli, aż tak jakbym chciał. Teraz mam 2 ataki. Czy ja dwoma atakami go nie zabiję? Nie, niestety nie. Ale zachowam sobie. On teraz będzie miał... A, też tylko 2. Też tylko 2, więc mnie na pewno nie zabije na 2 hitki, ale fajnie jakby użył tych 2 hitków. Użyję jednego i jedną tarczę prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, że jednej tarczy użyję. Więc ja muszę ile razy zaatakować? 2, 3, 4. Zobaczymy, czy użył tarczy. Tak, użył tarczy, więc musiałem zaatakować 4 razy. Wyszło bardzo spoko. No i dobra, jednak ten Allosaurus nas ratuje nas w tym momencie. Ten jeżeli uda, zaatakuje 3 razy, a zaatakuje, tak, to nas zabije. Okej. Teraz tak, pytanie, co ja powinienem zrobić? Chyba zeswitchować niestety dinozaura na tego i zaatakować 2 razy. 2 razy i 2 zachować. Powinno być spoko, bo potem będzie wodnisty, więc akurat na latający będzie na niego super efektywny. No i to powinna być dość łatwo, po raz kolejny wygrana potyczka. Zobaczymy. Tak, zazwyczaj te eventy są całkiem przyzwoite. Tylko ten drugi event jest taki na te boostersy, a ja tak nie za bardzo potrafię tych boostersów używać. Ale zobaczymy, tutaj teraz lecimy, no ile tego ataku chcemy i tak wygramy. Więc spoczko, jest wygrana, kolejna, no i została tylko jeszcze jedna walka do odblokowania paczuszki. No, bardzo fajnie. Dobra, tutaj będzie troszeczkę trudniej takim składem, ale wydaje mi się, że uda mi się to zrobić. O kurde, zobaczcie jaki on jest mocny. I on dał chyba jedną tarczę. Nie, nie dał jednej tarczy. Zabijamy go. A nie, dał jedną tarczę, miał 2 punkty. Czemu tam było napisane, że jeden? Aj, tą decyzją mogłem przegrać sobie grę, wiecie? Tą decyzją mogłem przegrać sobie grę. On teraz 2 atakami mnie zniszczy. No niedobrze. Jest naprawdę niedobrze w tym momencie. Tutaj mam 2 wodne. No jeden atak wystarczy.
i dwa muszę zachować. Będzie spoko, ale no tak czy siak, no jestem trochę zawiedziony, bo teraz jak on wyjdzie i będzie miał i tak obniżony atak, 35, a będzie miał 3 trasmany, to powinien mnie zabić. Prawdopodobnie mnie zabije. A nie, okej, zesłapuje, więc teraz i tak mnie zabije na dwa. Jeden hitek tylko. Co? Więc ma jedną tarczę. Ma jedną tarczę. Więc muszę go zaatakować 4 razy niestety. Ma jedną tarczę? Ma jedną tarczę. Ale trzema razami go zabiję. Dobra, ej, bo tutaj układa się ta gra pode mnie troszeczkę. Było mega ciężko, już nie jest. A to tylko i wyłącznie dzięki temu, że gram z komputerem. I nie pomyślał zbyt bardzo w tej grze. Tutaj mi zabije tego, ale nie mamy się co martwić, bo w następnym turze mamy 6 many i dinozaura super efektywnego, więc spoczko. Będzie spoko. 6, teraz atakujemy za 6, 1200 damage'u. No i takie coś, to ja bardzo lubię. Mamy paczuszkę super rerową, w której są tylko super rerowe dinozaury. Mam nadzieję na jakiegoś fajnego. Na przykład na jakiegoś, którego już mam. Wtedy będę mógł go ulepszyć, bo bardzo lubię ulepszyć. Na przykład te aerotitany, te latające dinozaury są mega, mega mocne, nie oszukujmy się. Continue. Otwieramy sobie super paczkę. Mamy 260 DNA. Spoko. 100 tego, więc się zwróciło O! Takiego nie mam, ale Eurolocephalus. Bardzo fajny. Podobny do tego, co mam, ale jednak nie taki sam. No mam super rera. Dobra, zrobię dla was jeszcze ten challenge z tymi boostersami. No i tutaj muszę wybrać jakiegoś mięsożernego. Nie będę używał, chociaż mógłbym. Wtedy na hitka bym je ściągał. Czy opłaca się, wiecie? Opłaca się to zrobić. Jeden booster to wezmę sobie jakiego. Że tego na przykład sobie wezmę. I go. Dobra, musiałem jednak dołożyć jeszcze dwa te takie zwykłe. Ponieważ co? Ponieważ trzeba było dwa komony mieć przynajmniej w deku, taki był wymóg tej gry. No i spoko, one mi biją 22. Bardzo dużo. Ja tutaj będę im bił dużo, ile co? Dwa ataki, go! Nie, jedna tak, czyli jedną tarczę sobie dał na pewno. Ja teraz będę miał dwa many, ale muszę użyć tego boostersa niestety. Ojoj! Ale to zdąbałem. Nieważne. Dobra, mamy jednego więcej. On teraz ma dwie many. Znaczy miał dwie many, więc ma dwie tarcze, więc ja muszę trzy niestety zaatakować, żeby te jego tarcze zbić. No ale to będzie kolejny kilek. Udało się. No inaczej to powinno tutaj wszystko wyglądać jednak. Nie zawsze wszystko idzie po waszej myśli, pamiętajcie. Tutaj, no też będzie już łatwo. On ma trzy many, ja będę miał 6. Więc nieważne co je zrobił, znowu dał dwie tarcze. Spoczko. To jest kolejne zwycięstwo. Trochę baksów wydam dzisiaj na to. Ale powinno być i tak warto, ponieważ tam nawet możemy Tyrannosaurusa wygrać z tej paczki. Jakbyśmy dwie legendy w jednym odcinku trafili, to naprawdę byłoby fajnie. Dobra, kolejna walka. Tutaj tym razem mamy dwa Europlochelasusy. To te, które ja wygrałem, to chyba są właśnie w tym momencie one. I kurde, one mają za dużo życia. Nie będę ich zabijał na hitka niestety, więc muszę inaczej tą grę rozegrać. Tak czy siak, one zbyt dużej krzywdy nie powinny mi zrobić. Ja mogę z nich ściągać jedną tarczę tym swoim boosterkiem. Ale on teraz dwa ataku wydał, więc nie ma żadnej tarczy. Więc ja będę miał dwa ataki, żeby go zabić. I do tego jeden, żeby sobie zachować. Bardzo szybciutko pierwszy padnie. Drugi też już nie powinien być żadnym problemem. Więc spoczko. Kolejna gra ugrana. Jestem ciekaw, co będzie w trzecim, bo cały czas te zasady się zmieniają. Tam trzeba było mieć dwa kobony, a tutaj tylko i wyłącznie dwie dowolne kreatury. Dwa ataku. Ma jedną tarczę, czy nie ma jednej tarczy? I tak to zużyję, bo jak tego nie zużyję, to mi i tak zniknie. Więc spoczko. Ale teraz mogę sobie zaatakować za 4. On nie będzie miał żadnej tarczy. No i to będzie tyle. Szybciutka walka. Wygrana. Czego chcieć więcej? Tak jak myślałem, tutaj gramy z Tyrannosaurusem i na 10 poziomie. Więc ja dam sobie wodnego, żeby on miał słabszy atak i żebym ja miał czas sobie nazbierać ataków, a potem wejdę swoim Tyrannosaurusem i go zmiotę z powierzchni ziemi. Taki jest plan. O, jeszcze zrobił takie coś, że zamiast dwa razy zaatakować, to zaatakował raz. Więc spoko, ja teraz sobie zachowuję 3 punkty many. Do tego potem... O, tarczy dał. Do tego potem mu zdejmę jedną tarczę, jeżeli on znowu będzie używał tarczę i bardzo łatwo go zabiję Tyrannosaurusem i będzie fajnie. Teraz co, dał dwie tarcze? Nie wiem, ale... Spróbujemy. Dał dwie tarcze. Nie dał tarczy. Zachował wszystkie punkty. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Teraz wyjdzie, że ja go zabiję tym 5 ataków, go, zrób to. Tak, 5 ataków, dobra. Nieważne, ta gra jest za prosta. To 5 ataków kompletnie nie miało sensu w tym momencie. Zwłaszcza patrząc na to, co teraz się dzieje. 8 ataków. Ej, takiego jeszcze ataku nie widziałem Tyrannosaurusa, to jest jakiś epicki podobno. Zobaczmy. Tak, drze się i am.
No piękny, po prostu przepiękny, 3300 damage'u. Zadał ktoś więcej? Wątpię, szczerze powiedziawszy. Nie, na pewno zadał. I teraz tak, będzie ta paczuszka. Mam nadzieję, że w tej paczce wypadnie kolejny Tyrannosaurus. Będę przeszczęśliwy, jeżeli tak będzie. W ogóle chyba nawet można za DNA kupować legendy. Otwórzmy ją, zobaczmy, czy będzie... Nie, nie będzie, już widzę. Ale będzie super rare, więc spoko. To i Parasauropulus. Przepiękny. Nie wiem, czy jest dobry, zobaczymy zaraz zresztą, ale no tak czy siak, warto było. Te eventy są naprawdę fajnym urozmaiceniem tej gry. Został już tylko jeden, ale nie będę go robił. W następnym odcinku przejdziemy 3 stage'e, albo ja jeden przejdę sam, a w następnym odcinku zrobimy kolejną legendę. Zobaczymy, co będzie. Co dostaliśmy nowego? Tutaj mamy oczywiście legendę, ale tego dostaliśmy nowego. Zobaczmy, czy on jest jakiś mega dobry. 969 życia na 40 poziomie, bardzo dobry. A ten? 881, ale troszeczkę więcej ataku, więc mniej więcej są porównywalne. Myślę, że warto. Czy można kupić legendę? Zobaczmy. Czy mogę kupić legendę? Raczej nie, ale powinienem móc. To legenda jest prześwietna. Jak ją zrobić? 40 level Tyrannosaurus. Ojej. To nie prędko. Ale w sumie, jakbyśmy się uparli, mógłbym zrobić całkiem niedługo pierwszą hybrydę z Alanku i Mayunguzurusa. Taką o. Możemy spróbować. Dajcie znać, co chcecie robić w kolejnym odcinku. Ja na dzisiaj będę już kończył. Bawiłem się jak zawsze mega świetnie. Zobaczcie jeszcze tego Triceratopsa na koniec. Wygląda bardzo fajnie, bardzo fajnie. Albo wiecie co, zrobię to wszystko dla was jeszcze i otworzymy sobie tą 24-godzinną skrzyneczkę jeszcze na odcinku. Dobra, zobaczcie ostatnie tutaj, ostatnie podrygi walk. On 4, no już taki desperat i tak mnie 4 nie zabije. Oj, ale dobra, desperat chciałem powiedzieć. Ma 15 ataku, a prawie mnie zabił 4 atakami. Jednak ja tutaj bardzo łatwo to rozegrałem, bardzo dobrze to rozegrałem. Bardzo lubię te walki tymi morskimi stworzeniami. Fajnie to wszystko wygląda. A poza tym, no jakoś chyba jeszcze nie było takiej PvP, żebym tymi moimi podstawowymi na tam pierwszych levelach nie wygrał z przeciwnikiem. No wiecie, no jestem mądry, mega mądry, nie oszukujmy się, XD. Więc udało się, tutaj jeszcze będzie to losowanko. Jeszcze nigdy chyba nic dobrego z tego losowanka nie dostałem. Chciałbym chociaż jakiegoś super rera czy coś. Zawsze dostaję, nie wiem, 10 jedzenia. Zamykamy oczy, 3-4, klikamy. Nie wiem, czy to ma jakieś... O, tamten łoś był fajny. Dobra, ej! Mówiłem, że nigdy nic dobrego nie dostaję, teraz dostałem bardzo dobrą paczkę. Tak mi się wydaje, że bardzo dobrą. Otwórzmy ją sobie. 500 tych... No, dobra, i jeszcze super rare. Chciałem, to mam. 500 baksów, 1300 tego. 1000 baksów. I Smilodon. Super rare, jakiś szablozębny ten... Tygrys, wow! Opłacało się zagrać tą grę. Zobaczmy na niego, bo wygląda naprawdę przeepicko. To jest tutaj. No, naprawdę mi się mega podoba. I mi się mega chyba poszczęściło, co? W tym momencie. Otwórzmy sobie... A, tutaj jakiś quest dostaliśmy. Co tutaj dostaliśmy? To nieważne w tym momencie, ale możemy odebrać sobie paczuszkę kolejną, więc dzisiaj naprawdę mega dużo paczek. Pisaliście mi też porady, żebym nie kupował VIP-a, że na razie to się nie opłaca, ale właśnie zastanawiam się właśnie to, co tutaj jest. Tutaj są lepsze rzeczy. Podobno, chociaż nie, z tego co widzę, to nie są wcale lepsze rzeczy. To po co to jest, a to... Nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Otwórzmy sobie tą skrzyneczkę. 100 golda, znaczy 100 baksów, 100 baksów, 100 baksów, 300 baksów i 260 tego. Baksy zawsze się przydadzą, więc nie będę narzekał. No, a ja już po ponad pół godziny kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w tym odcinku. Jak zawsze łapka w górę, prosiłem was 3500. Naprawdę myślę, że warto. Była legenda, było mega dużo fajnych innych dinozaurów, dużo walk. Czego chcieć więcej od tego, od tej serii? Pamiętajcie o G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie fajowe gierki. Link oczywiście w opisie na doświadczeniu mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam was gorąco. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, dinozaurowe świry. Trzymajcie się, pa pa.